Dzień dobry, Marta Węgierska, zapraszam na prognozę pogody. Do końca dnia i w nocy pogodę w Polsce kształtował będzie pogodny układ wyżowy, a z północnego zachodu napłyną do nas chłodne masy powietrza. Niemal w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie na wybrzeżu może się troszeczkę zachmurzyć i popada słaby, przelotny deszcz. Nad ranem termometry wskażą około 8-9 stopni w przeważającym obszarze kraju, najchłodniej na południu, tutaj 1 stopień. Jutro pogodę kształtował będzie pogodny układ wysokiego ciśnienia, a z zachodu będzie napływać polarno-morskie chłodne powietrze. Dzień zapowiada się pogodny i słoneczny. Jedynie na północy może popadać słaby, przelotny deszcz. Spodziewany jest też silny wiatr, który znacznie obniży odczuwalną temperaturę. W ciągu dnia w przeważającym obszarze kraju temperatura będzie wynosić od 11 do 13 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia, tutaj 15 stopni. Spójrzmy, jak kształtować się będzie pogoda dla naszego regionu. Do końca dnia i w nocy będzie dość pogodnie i bez opadów. Na niebie w umiarkowanych ilościach pojawiać się będą jedynie ławice niegroźnych chmur, z których nie musimy obawiać się deszczu. Nad ranem termometry wskażą nam od 6 maksymalnie do 9 stopni. Jutro zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na niebie od czasu do czasu pojawią się chmury, z których nie będzie padać deszcz. Termometry wskażą nam od 11 do 12 stopni. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać i w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.